Pani Małgosiu. Dzień dobry Pani Paulino. Wiele podmiotów ubiega się obecnie o certyfikację ekologiczną, ponieważ wraz ze zmianą świadomości konsumentów zwiększa się zapotrzebowanie na rynku na produkty wysokiej jakości. Proszę nam powiedzieć, czy jest jakieś rozporządzenie, kodeks, coś, co wytycza takie reguły? Tak, od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku. Jest to rozporządzenie regulujące produkcję ekologiczną oraz znakowanie produktów ekologicznych. Rozporządzenie to będzie uchylało dotychczas obowiązujące rozporządzenie 834/2007. Wraz z innymi rozporządzeniami, mówiąc prościej, całe rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej jest oparte właśnie na tym obecnie rozporządzeniu 834 i ono kończy się z końcem roku 2021, a od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie. Podejrzewamy, że w związku z tym wejdą w życie jakieś nowe zmiany. Proszę nam powiedzieć, czego będą dotyczyć? Tak, wejdą w życie nowe zmiany. Są one podyktowane tym, że niektóre przepisy obowiązują już ponad 20 lat. Rynek rolnictwa ekologicznego nie jest już niszową jego częścią, ale sektorem bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest coraz większe zapotrzebowanie na te produkty, na coraz szerszy asortyment. Teraz przedstawię kilka najważniejszych zmian, które będą dotyczyć i rolników, i konsumentów. Lista produktów możliwych do certyfikacji została rozszerzona. Na przykład o surową wełnę, surową skórę, sól morską, pędy chmielu, olejki eteryczne, czy tradycyjne preparaty ziołowe na bazie roślin. Wprowadzono możliwość certyfikacji grupowej, czyli grupa producentów rolnych będzie mogła się zorganizować i uzyskać certyfikat ekologiczny jako jeden podmiot. Kolejna zmiana. Rolnicy ekologiczni uzyskają możliwość stosowania materiału heterogenicznego, czyli jest to materiał siewny w obrębie jednego gatunku, który będzie charakteryzował się wysoką różnorodnością. Jest to bardzo korzystne w produkcji ekologicznej. Kolejną zmianą jest uprawa w ścisłym związku z glebą, czyli korzenie w ziemi zostanie wzmocniona. Będą oczywiście istniały niewielkie wyjątki, jak produkcja główek cykorii. Kolejna zmiana będzie obowiązywała dopiero od 2023 roku i będzie ona dotyczyła hodowców zwierząt. Będą oni musieli zwiększyć ilość paszy wytwarzanej z własnego gospodarstwa o 10%. I tak, w przypadku hodowców bydła, owiec, kóz, koni, jeleni i królików będzie to zwiększenie z 60% do 70% pasz własnych. W przypadku hodowców świń i drobiu będzie to wzrost z 20 do 30% pasz własnych. Reszta będzie mogła pochodzić z zakupu oczywiście. W nowym rozporządzeniu zmniejszy się możliwość uzyskania odstępstw od produkcji ekologicznej. Dotyczyć to będzie głównie stosowania konwencjonalnego materiału siewnego oraz zwierząt. Jest to podyktowane tym, aby zwiększyć, zachować zaufanie konsumentów do produktów oznaczanych jako ekologiczne. Jeżeli chodzi o przetwórstwo, to została ustalona lista środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz stosowanie naturalnych aromatów w żywności zostało mocno ograniczone. To, co będzie dotyczyło wszystkich producentów rolnych, to to, że kontrole w gospodarstwach, kontrole fizyczne nie będą już się odbywały co 12 miesięcy obligatoryjnie, ale co 24 miesiące, czyli co 2 lata. Oczywiście kontrole w gospodarstwach, których jest wysokie zagrożenie nieprzestrzegania tych przepisów, kontrole będą odbywały się częściej. Wszystko jest podyktowane tym, aby zmniejszyć ilość produkowanych tzw. papierów, czyli ilość biurokracji. Omawiane rozporządzenie dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz tych krajów spoza Unii, które eksportują swoje produkty ekologiczne na rynek unijny. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z omawianym rozporządzeniem, z całym dokumentem oraz omawiane rozporządzenie znajdą Państwo w opisie tego filmu. Na ile te zmiany, które wejdą w życie od nowego roku, zmienią krajobraz polskiego rolnictwa ekologicznego? Czy ułatwią
proces certyfikacji polskim rolnikom zweryfikują nasz rynek? Tak jak mówiłam, te przepisy będą dotyczyły całej Unii Europejskiej, także nie tylko polskich rolników. Częściowo ułatwią, chociażby zmniejszą ilość biurokracji, mniej będzie kontroli dla zaufanych oczywiście producentów, ale z drugiej strony będą te przepisy bardziej rygorystyczne, mniej odstępstw. Ale wszystko to ma na celu to, żeby finalnie konsument miał większe zaufanie do produktów ekologicznych, że rzeczywiście spełniają one wszystkie najwyższe standardy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.